Pani premier Kopacz, absolutnie należą się słowa uznania za niesamowitą, ciężką, mrówczą pracę, za zaangażowanie się w prowadzeniu tej kampanii. Natomiast moja osobista opinia jest taka, że my potrzebujemy typowego frontmana, my potrzebujemy lidera z bardzo dużą charyzmą. Natomiast wydaje mi się, że formuła Ewy Kopacz się zakończyła. Taka jest moja opinia, ale absolutnie oddaję bardzo, bardzo mocne zaangażowanie się, dużą pracowitość, determinację i tak jakby bardzo duży ciąg do tego, żeby Platforma uzyskała jak najlepszy wynik. Ale jesteśmy w innej sytuacji teraz. Przechodzimy do opozycji, musimy przemeblować zarówno klub parlamentarny, musimy przemeblować władzę partii, postawić na nowe twarze, na nowe osoby, które absolutnie nie oderwały się też od rzeczywistości. Znaczy, to jest naturalne, ale to jest naturalne. Już się to odbyło, tak? Przed wyborami. Jeszcze resztki, to jest naturalne. To jest naturalne. Musi być zmiana pokoleniowa. Nie dalej niż wczoraj rozmawiałem z posłem Budką, ministrem sprawiedliwości jeszcze. Wymieniliśmy parę uwag, jako że jest to człowiek w moim wieku. Doskonale wiemy. On jest ze Śląska, ja jestem z Grudziądza. A wiemy, cóż należy zrobić, jakie kroki podjąć, żeby Platforma Obywatelska jako taka, najpierw oczywiście klub parlamentarny, bo tutaj mamy duży wpływ, zyskała nową jakość. Żeby to były nowe osoby, kreatywne, z nową... To będzie chyba... Znaczy, ja już powiedziałem, że będę chciał robić wszystko, żeby tutaj pracować na rzecz tych wyborców, którzy obdarzyli mnie mandatem zaufania. Jednak jeżeli się okaże taka sytuacja, że zostanę zaproszony do jakiegoś, powiedzmy, działania mającego zmienić formułę funkcjonowania Platformy, to raczej wezmę w tym udział, ale tak jak powiedziałem, ja czuję się samorządowcem, mimo że jestem posłem, dlatego tutaj te działania na rzecz naszego regionu będą dla mnie priorytetem.